Cześć, jest godzina 3:15. Ja i mój tata będziemy właśnie szli przez ulicę na spacer sobie, tak. No i dzisiaj jest taki niezwykły dzień, ponieważ jest 30 sierpnia. I miałam dla was coś do ogłoszenia. Co? Mam cały mokry but. Cicho, bo nagrywam. Mam cały mokry but. Idziemy prosto, tak, tam idziemy prosto. Mam cały mokry but. O Jezu! To będzie dobre, jak ja to wrzucę. Co? No ja mam cały mokry but, ty mi przerywasz. Mam cały mokry but, ty mi przerywasz. No to tam też. To chodź po łoban. Łoban, to jest łoban. Ale nie widziałam, głupi aparat, nie widać. O, łoban. Deutschland Oper. Bo tu jest opera tak w ogóle. No to Deutsche, przepraszam. Chodź. Deutsche Opera. Czyli nie po prostu niemiecka opera. Nagrywam teraz. Bo to jest ciekawie właśnie, bo teraz wchodzimy w taki fajny tunel. Taki o, wspaniały. Prawda? Mam cały mokry but, naprawdę. O, zobaczcie, o. Cały mokry. No mówiłam, że wlazłam w kałużę, że tutaj takie fajne znaczki są. Bo tu w ogóle jest restauracja, ja uważam, że to jakieś coś do restauracji jest tak przypięte. No to do opery, no dobra. No i teraz idziemy tu. Bardzo mi się podobają takie długie tunele, jak są takie, o, takie, że można biec i biec. Znaczy, bo to nie jest taki długi tunel. Muszę trochę szybciej podejść. No i tu mamy U-Bahn. U-Bahn to są takie metro. One jeżdżą pod ziemią, bo są jeszcze w Niemczech, są jeszcze S-Bahny, które działają trochę jak tramwaje. Jeżdżąc pod ziemią i nad ziemią, kształtem prawie identyczne do metro. To jest kasownik na bilety. Taka ciekawostka. Tu stoi jeden U-Bahn. To macie U-Bahn. Bodajże, nie podajże, nie wiem co on tu robi, co on tu robi. Ciekawe, czy sobie was kiedyś widział tunel od U-Bahna. Mogę nawet tam wejść, ale się boję. Kein oś, ten strunk. Tu nie ma przejścia. No widzicie, no tu jest taki piękny, wspaniały tunel. No i to ciepło tu strasznie jest w ogóle i to tak się ciągnie, ciągnie. Ja przybliżę, przepraszam, jeśli to będzie machać. To się tam ciągnie i zakręca w pewnym momencie. Dobra. Come on. Też taka ciekawostka. Tu macie takie SOS i informacje, jak w... tak, od środka U-Bahn. O. Wiecie co, bo ja tutaj rękę przez okno położyłam, trochę mi tak niewygodnie z tym. Ktoś tu w ogóle siedzi, czy ten U-Bahn sobie tak stoi? Tak se stoi. O, ktoś widział kiedyś kabinę od U-Bahnu. Mogę tam wejść? To tam macie od sterownictwo od U-Bahna. Ale to by było na tyle, bo to nie jest kanał o U-Bahnach, tylko o szlajfach. No, to tyle, no. Patrzcie, jaka ciekawostka. Zwykle cienie są wszystkie tak samo, prawda? Tutaj zobaczcie, tutaj cień jest tu, a tutaj w tą stronę. Bardzo ciekawa sprawa. Wiecie, jakie są atuty nocy? Jest 3 w nocy, to już pewnie wiecie o tym. I ja z tatą możemy chodzić środkiem ulicy, nawet głównej, co raczej jeszcze nie próbowaliśmy, ale możemy. No i tak spacerujemy, wiecie, no samochody mogą jechać, ale nie jeżdżą o tej porze, bo kto o 3 nad ranem już właściwie by jeździł.
Zapraszam do Berlina wszystkich fanów wyścigów konnych, gdyż w Berlinie jest tor wyścigowy, właściwie trochę pod, na którym bardzo często odbywają się wyścigi. No, zaawansowane, tam to już zaawansowane. Mistrzostwa Niemiec. No, to Mistrzostwa Niemiec, no tak, no. No bo gdzie się mogą odbywać Mistrzostwa Niemiec, jak nie w Berlinie, ale na ich pięknym torze. Także zapraszam wszystkich fanów wyścigów do Berlina na tory. Myślę, że to spokojnie znajdziecie. No tak, bo tam bardzo często to się odbywa i dosyć tanio, bo 40 zł to kosztuje wejście tam. No ja uważam, że dosyć tanio. Minionki, nie wiem co mają zamiar robić, ale chyba oprócz tego, że są w kinach, to brakuje im pewnej części stroju. Nie wnikam. Patrzcie, nic nie jedzie po ulicy. To się nazywa iść środkiem ulicy, tak. O. Czy widzieliście kiedyś taki wybór owoców? Tata, suń się. Naraz? O, tam są warzywa. Jesteśmy w sklepie, który jest otwarty całą dobę, czyli bez przerwy. I jest w nim masakrycznie dużo owoców, w dodatku pysznych i dojrzałych. W związku z czym zgłodniliśmy trochę i postanowiliśmy sobie coś kupić. No, i wybór w ogóle wszystkiego. A, jeszcze chciałam sobie pokazać. Pamiętacie, że jestem w Berlinie, prawda? Ciekawostka. Tak, to jest w ogóle pewno rzeczy z Polski, ponieważ to jest taki sklep ogólnokrajowy. Gurecken Małosolnije, to jest po jakiemuś, nie wiem jakiemu nawet. Coś tu jeszcze, nie będę w ogóle, nie mogę reklamować produktów tak bardzo. No ale no, na przykład Lech to jest piwo polskie. Nie mogę reklamować. Jeszcze mi znajdzie coś tam. Dobra. Ławica przybyła, ale chyba jej się trochę umarło. Śmierdzi rybą taką, znaczy pachnie ryby, zapach ryb. Tu macie moje ulubione ryby. Tak, jeszcze nazwę zapamiętać, no to po prostu byłby szczyt. Ja mam zaprezentować taką sprawę, gdyż byłam z tatą na nagrywaniu znaku zapytania, czyli czegoś, czego nie mogę wam powiedzieć. I jest tu strasznie pogłos. No i większość koni się porysowała, więc postanowiłam, że wszystkie 150 figurek umyję. Więc włożyłam je do wanny. Tutaj są figurki, żeby nie było. Tak, wiem, że to trochę wariactwo, co robię, ale no. Tu mam figurki i ja zafascynowałam się pomysłem. Cześć. Od Love Schleich Koniar. Cześć, mam teraz informację dla wszystkich wytrwałych, którzy dotrwali do końca filmu. Organizuję konkurs z okazji mojego roku już na YouTube. Ci, co nie wierzą, że to już albo dopiero rok, zapraszam do kliknięcia w mój kanał, następnie w informację kanału i tam będzie wpisane, kiedy dołączyłam do YouTube. Do konkursu możecie się zgłaszać tylko do 3 sierpnia, ponieważ ja wyjeżdżam niedługo stąd i potrzebuję wszystko rozplanować, prawda, i tak dalej. Poza tym ja nie jestem robotem YouTube'owym i też gdzieś sobie chcę z tatą wyjechać. Także jeszcze raz, zgłaszać się możecie do 3 sierpnia. Czas trwania konkursu do 10 sierpnia, także to dosyć krótko, bo 7 dni. Na czym polega konkurs? Pewnie każdy z was się interesuje, bo jeszcze nie powiedziałam. Konkurs będzie polegał na tym, że na końcu tego filmiku, ogłoszenia konkursu, macie wypisane 5 pytań. 5 pytań, na które musicie znaleźć odpowiedź. Odpowiedzi są zawarte w moich filmach, które musicie znaleźć, następnie obejrzeć, żeby znaleźć tą odpowiedź. I wy napisać mi. I teraz tak, ten z was, kto napisze odpowiedź w komentarzu, zostanie zdyskwalifikowany z konkursu, a pytanie, na które odpowiedział, zastąpi nowe pytanie. Albo nowe pytanie, zależy jak będzie złośliwy i durny i głupi. Właśnie, co do odpowiedzi na pytania, odpowiadać możecie mi tylko i wyłącznie na Skype'ie, Facebooku i mojej poczcie. Co macie teraz tu wypisane gdzieś? Poczta, Skype, Facebook.
i na jednej z tych trzech rzeczy, które Wam podałam, wypisujecie mi odpowiedzi na dane pytania. Za każde pytanie możecie otrzymać 3 punkty, czyli 3 razy 5, jestem słaba z matematyki, to 15, tak? 3 razy 5 to 15, czyli łącznie możecie zdobyć 15 punktów. Regulamin konkursu, przepraszam, że z tym siedzę, ale ja nie jestem robotem. Regulamin. Nie wolno pisać odpowiedzi na pytania w komentarzach. Dyskwalifikacja, w nawiasie. Filmik można oglądać ile się razy chce, nie ma żadnych ograniczeń. Wiadomość, którą mi przekazujesz, musi być zrozumiała i musi zawierać pełne informacje. Czyli w tej i tej minucie wydarzyło się to i to, co jest odpowiedzią na to i to pytanie. Czy na przykład na pytanie piąte, prawda? To jest taki przykład. Nagrody mogą się zmienić, gdy wygrany poprosi, szczerze poprosi. No i co? No, życzę miłej zabawy, ale to nie koniec. Czekaj. Nagrody. Nagrodą za trzecie miejsce jest zestaw dla Araba, a mianowicie prezenterka, która mi się teraz z tym spadła na chwilowo. Jest to taki kantar i zgodnie z chęcią wygranego mogę dodać tutaj zwykły czerwony nachrapnik, żeby nie było, jak ten kantar robiłam sama od podstaw. Taki kantar prezenterski, czerwony oraz czerwona deka, która jeszcze nie jest skończona. W pełni skończoną pokażę po zakończeniu konkursu. Będę ogłaszała wyniki. Takim tutaj łańcuszkiem, tutaj z zapięciem pod brzuchem, tu. Tak. Za drugie miejsce są trzy wybrane przez wygranego rzeczy. Rzeczy oczywiście nie może to być cała stajnia, poproszę całą stajnię dla dwóch koni Shire. No nie, niestety. Nie. To macie tutaj też napisane, co to może być, takie małe przeszkody, siodło, czapek o głowie, nie wiem, wytok, napieśnik, nachrapnik. No wiecie, takie drobne rzeczy. Za pierwsze miejsce wygrana osoba może wybrać sobie 5 rzeczy, oczywiście również drobiazgów. 5 rzeczy, no to będą na przykład przeszkody, płotki, prawda, no nie wiem, takie drobne rzeczy, takie drobne. No i szósta rzecz, którą mam Wam do przekazania, to jest najważniejsza rzecz, jaką mam Wam dzisiaj do przekazania, a mianowicie jest to, że macie się dobrze bawić. Jeszcze do zgłaszania się do konkursu, musicie polubić ten film, znaczy nie musicie, możecie, zachęcam do polubienia, ponieważ dosyć trudne jest nagranie te rzeczy o 2 nocy. Oraz musicie napisać w komentarzu, że się zgłaszam, ja wtedy napiszę Wasz nick na kartce, następnie znajdujecie mnie na Skype, poczcie albo gdzieś tam wysyłacie mi informację próbną. Czyli to ja, na przykład Nala 9989 albo Nina Szlajf, prawda, to są takie słabniejsze youtuberki, zgłosiłam się do Twojego konkursu i możecie od razu podać odpowiedzi na pytania, ale ja wolę, żebyście najpierw wysłali mi wiadomość próbną, czy na pewno dostaję ją, czy nie ma żadnych problemów, czy na pewno mnie dodaliście i tak dalej, prawda? Ja oczywiście Was będę przejmowała, nie ma sprawy. Jeszcze raz mam tu wypisane moją pocztę, Skype'a i Facebooka. Tutaj się z Wami żegnam, życzę Wam miłej zabawy, to teraz przeczytajcie sobie pytania. Cześć! Thank you.